Edyta Nawrocka, witam Państwa 24 listopada. Zapraszam na serwis informacyjny. Ponad 5 milionów złotych kosztowało utworzenie Centrum Edukacyjno-Zawodowego Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu. Centrum znajduje się przy ulicy Mickiewicza w budynku po szkole podstawowej nr 12. Przywołuję tutaj burzliwe spotkania z rodzicami, z gronem pedagogicznym przed 4 laty, jak starałem się przekonać rodziców, dzieci, że w tym kształcie szkoła numer 12 nie może istnieć, bo jest w fatalnym stanie budynek, cała infrastruktura, a jednocześnie tworzyliśmy wtedy nową sieć szkół. Przenieśliśmy tą szkołę do szkoły numer 5 na Podgórzu. Tamta szkoła jest odrestaurowana ogromnym nakładem też sił i środków, a w tym miejscu po remoncie, który trwał 2 lata prawie, wymieniliśmy wszystko, choć jeszcze jest trochę do zrobienia. Można powiedzieć, że to jest po prostu nowoczesny, aczkolwiek zabytkowy, piękny budynek. Do szkoły uczęszcza ponad 60 uczniów. Nowa szkoła jest miejscem, w którym uczniowie mogą czuć się swobodnie. Nie ma barier architektonicznych. Mamy na dzień dzisiejszy windę do przewozu osób niepełnosprawnych. Poza tym pomieszczenia, jeżeli chodzi o klasopracownie, one są piękne, duże, jasne, przejrzyste. Aula, jak sami Państwo widzicie, gdzie gościmy, jest również przepięknie duża i robi wrażenie. Czyli cały budynek właściwie, cała jego infrastruktura została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia pracy w zawodach kucharz, murarz, tynkarz, blacharz samochodowy czy pomocnik obsługi hotelowej. Nawiązaliśmy współpracę z firmami, z przedsiębiorstwami. Na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że 20 naszych absolwentów podjęło pracę za naszym pośrednictwem. Jak też 20 również absolwentów pracuje w Zakładzie Aktywności Zawodowej, a Zakład Aktywności Zawodowej jest pomostem do otwartego rynku pracy. W budynku funkcjonuje również Zakład Aktywności Zawodowej. Jak mówi dyrektor szkoły Jolanta Ceran, o to, by w Wałbrzychu powstał ZAS, starano się około 10 lat. Zakład, który otwarto w szkole, nie będzie jedynym miejscem w Wałbrzychu przygotowującym osoby niepełnosprawne do wejścia na rynek pracy. Drugi Zakład Aktywności Zawodowej powstaje na Sobięcinie. Tamten będzie miał więcej, powiedziałbym, takiej pracy intelektualnej, związanej z pracą biurową, bo będzie to teleusługi, ale również będzie poligrafia, ale również będą tam elementy cateringu. Tu natomiast mamy profil generalnie utrzymania czystości, zarówno w sensie prania, jak i czyszczenia budynków, pomieszczeń. W budynku prowadzone są również warsztaty terapii zajęciowej, które pomagają osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dzięki nim niepełnosprawni nabywają umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy. W warsztatach terapii zajęciowej bierze udział 30 uczestników. Nawet 10 lat więzienia grozi 34-letniemu mieszkańcowi Wałbrzycha, jego partnerce, którzy okradli jednorodzinny dom. Złodzieje po spakowaniu łupów postanowili napić się markowego alkoholu z barku gospodarza. Z domu zniknął telewizor, laptop, dekoder, a nawet skórzane buty i sztućce. Stratę szacowano na ponad 10 tysięcy złotych. Jednak złodzieje poczuli niedosyt i kiedy spakowali już łupy, postanowili napić się. A że gospodarz miał markowy alkohol, zaczęli opróżniać jego barek. Zauważył ich jednak jeden z sąsiadów, który zgłosił włamanie policji. Na miejscu funkcjonariusze zastali właściciela, który właśnie przyjechał, i włamywaczkę, która postanowiła wrócić do okradanego domu, bo jak stwierdziła, w barku zostało jeszcze sporo alkoholu i chciała go zabrać. Kobieta była pijana, miała 1,4 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja dziś zatrzymała i też jej partnera. Mężczyzna był już w swoim mieszkaniu. Tam też znajdowały się skradzione przedmioty. Alkomat pokazał 1,5 promila. Złodziejom za kradzież z łamaniem grozi do 10 lat więzienia. Protesty wokół spektaklu Śmierć i dziewczyna we Wrocławiu, niedawne bojkotowanie czytania dramatu Golgota Piknik to tylko nieliczne przykłady tego, jaki jest klimat wokół polskiego teatru. Czy można to już nazwać cenzurą i czy wałbrzyscy twórcy teatralni ją czują? Lipcowe czytanie dramatu Golgota Piknik w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu zakończyło się bojkotem. Wśród zakłócających publiczne odczytanie sztuki byli m.in. ówczesna poseł Anna Zalewska, zwolennicy PiS-u oraz sympatycy Górnika Wałbrzych. Nie chcemy Barabasza! Nie chcemy do Dziękuję bardzo.
zatacz je na grobach swoich mamy! Zatacz na grobach swoich najbliższych! Niedawno bojkotowano także Męczenników w Kłodzku, pokazywanych w ramach programu Teatr Polska. Czy wałbrzyscy twórcy teatralni czują już dyszącą im na karku cenzurę? Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z cenzurą prewencyjną, to znaczy kiedy nikt spektaklu nie widział, jeszcze on nie jest na afiszu, jest przed premierą, a już się go próbuje cenzurować. Wtedy to daje możliwość wielu takich sprytnych przejść dla artystów, bo mogą, tak jak wiem, że stało się we Wrocławiu, że tej sceny w końcu nie było i teraz osoby, które próbowały ją cenzurować, wyszły nie najkorzystniejsze świetle. Akurat tak się stało, że w Kłodzku, gdzie pokazywaliśmy nasz spektakl Męczennicy w ramach takiego programu Teatr Polska, oprotestowano właśnie pokaz tego przedstawienia. Pokaz przedstawienia twórczyni Anny Augustynowicz, która nie uchodzi za artystkę skandalizującą i na pewno nie był taki jej cel. Ona pracuje z aktorami bardzo głęboko, bardzo gdzieś wnikliwie czyta te teksty i bada różne problemy społeczne. Myślę, że nie było to zakrojone na skandal i nie był takim zamiarem. Nagle się okazało coś, co do tej pory tutaj cieszyło się dużym powodzeniem wśród młodzieży. Nauczyciele bardzo chętnie zabierali swoich uczniów na ten spektakl i rzeczywiście on się cieszy sporym zainteresowaniem. Nagle okazało się, że on wzbudził kontrowersje. Zdaniem dyrektora artystycznego Wałbrzyskiego Teatru publiczne protesty to jedynie widoczny na powierzchni wierzchołek góry lodowej. Nie bez znaczenia jest sposób patrzenia na sztukę jako zbędne ogniwo, które kolejne władze spychają na margines budżetowy oraz społeczny. Nie czyniąc z kultury ważnej płaszczyzny, na którą warto się pochylić, władze dają rozmaitym grupom fanatyków oręże do ręki. Przyczyną przede wszystkim jest brak edukacji i wynikająca z niej nieumiejętność czytania tekstów kultury. Nie mając podstawowego rozeznania w czytaniu kodów kulturowych, bojkotuje się coś, czego tak naprawdę się nie rozumie. Te dwa wydarzenia, czyli i Golgota i teraz Śmierć i Dziewczyna, to były wydarzenia z pogranicza patologii społecznej. To trudno w ogóle mówić tutaj o jakimś takim... trudno to uogólniać, ponieważ cenzura w teatrze obecnie przebiega chyba troszeczkę inaczej. Znaczy, na pewno ludzie kultury i teatru czują bardzo złą atmosferę wokół kultury. To znaczy, kultura jest zarówno potrzebą trzeciego, piątego czy siódmego rzędu i w jakiś taki dziwaczny sposób jest usytuowana w ogóle w całym takim systemie gospodarczym kraju. To znaczy, kultura jest jakimś zbytkiem. I to jest od bardzo dawna, to nie jest absolutnie zupełnie świeża sprawa. Jest traktowana jako pewnego rodzaju fanaberia, czy widzimisię. Zupełnie można powiedzieć ahistorycznie i jakoś autodestrukcyjnie, wydaje mi się, przez rządzących na różnych szczeblach. Znaczy, wydaje się, że kultura nie tylko jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wszelkie takie sytuacje budżetowania, ale również jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o edukację. To znaczy, nawet w takich właśnie sytuacjach wydaje się oczywistych, jak lekcje języka polskiego, czy wszystkie lekcje z wiedzy o kulturze, czy jakieś lekcje religioznawcze, czy historia na przykład. To, czyli lekcje, gdzie powinniśmy uczyć, wydaje się, czytania kultury, czytania odbioru sztuki, zarówno tej absolutnie archiwalnej, z archiwum ludzkości, jak i sztuki świeżej, nowoczesnej. No, ja mam głębokie przekonanie, że tego nie robimy. I teraz wydaje mi się, że to jest taki kompleks. Jeśli jest pytanie o cenzurę, to takie wydarzenia, jakie miały miejsce kilka dni temu we Wrocławiu, to jest tylko tak zwany wierzchołek góry lodowej. Pracownicy Teatru Polskiego w Wrocławiu otrzymują wiadomości z pogróżkami. Rośnie poziom agresji skierowanej w kierunku aktorów grających w spektaklu Śmierć i Dziewczyna w reżyserii Eweliny Marciniak. W efekcie bilety na spektakl zostały wykupione i to z wyprzedzeniem sięgającym do końca grudnia. Jak widać, bojownicy w walce o cenzurę napędzili jedynie teatralną koniunkturę. Czy o taki finał chodziło? Czy może w atmosferze skandalu polska sztuka lepiej się rozwija?
Wałbrzyski Ośrodek Kultury i Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi połączyli siły i wspólnie zarejestrowali sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wałbrzychu. Teraz poszukują 150 wolontariuszy. Osoby, które chcą zostać wolontariuszami, mogą zgłaszać się do siedziby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w Starej Kopalni, do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, a także do Chówca Ziemi Wałbrzyskiej. Wolontariuszem można również zostać, nie wychodząc z domu. Wystarczy napisać maila do WOK-u, mówi dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury Jarosław Buzarewicz. Kto może zostać wolontariuszem? Nie ma żadnego ograniczenia wiekowego. Trzeba mieć otwarte serce i trzeba chcieć z nami 10 stycznia kwestować podczas 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze mogą zbierać pieniądze wcześniej przed wielkim finałem podczas imprez zamkniętych organizowanych przez WOŚP. Wolontariusze oczywiście pomagają nam również podczas organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas naszego wałbrzyskiego finału. W przyszłym roku grać będziemy w takim sercem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, będzie Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Starej Kopalni. Wolontariusze również są taką bardzo ważną częścią tego finału. To właśnie oni bezpośrednio przekazują mediom informacje o tym, ile tych pieniędzy jest w sztabie. 24 finał orkiestry zorganizowany będzie pod hasłem Mierzymy Wysoko. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. Gwiazdą 24 finału w Wałbrzychu będzie zespół Goja. Będzie to wyjątkowy koncert, on otwiera trasę koncertową tego zespołu, a także promuje nową płytę zespołu Goja. Zapraszam również na pokaz ratownictwa. Nie może oczywiście w tym dniu zabraknąć światełko do nieba, a przed Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury na terenie Starej Kopalni ustawimy wielki balon, do którego będzie podpięty kosz, bo w przyszłym roku mierzymy bardzo wysoko. Regulamin wolontariusza, ankiety zgłoszeniowe można znaleźć na stronie wałbrzych24.com. 12 zawodników wzięło udział w zawodach Muay Thai Open Poland organizowanych w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji Świebodzice. Celem zawodów było propagowanie sportów walki wśród dzieci i młodzieży. Imprezę zorganizowało stowarzyszenie Bonafide. Na hali Osiru w Świebodzicach odbyły się zawody sportowe w formule Muay Thai, w której ciosy zadawane są z całą siłą. Dopuszczalne są ciosy łokciami, kolanami. W zawodach wzięło udział 12 zawodników, m.in. z Polski, Niemiec i Białorusi. Zawodnicy walczyli w formule Muay Thai. Rundy 3 razy 2 minuty, 3 razy 1,5 minuty. Walka z łokciami, z kolanami, z obaleniami, z klinczem. Część zawodników walczy w ochraniaczach, tak? Ponieważ to były ich debiuty. Zawodnicy, którzy już mają debiut, między innymi w Tajlandii, jak Bartek Batra, walczą bez ochraniaczy. Celem organizatorów jest zachęcenie dzieci, młodzieży, ale również i dorosłych do aktywności fizycznej. Oprócz doświadczonych zawodników na ringu stanęli również 11-latkowie. Jako klub Stowarzyszenie Bonafide prowadzimy zajęcia, Mariusz Cieśliński prowadzi zajęcia już z najmniejszymi brzdącami. Tak jak powiedziałem, gdzieś walczymy ze współczesnymi patologiami. Chcemy odciągnąć dzieciaków tabletów, komputerów, przychodzą na treningi coraz mniejsi. To jest forma zabawy, koordynacji ruchowej. Oni już tutaj uczą się ducha sportu walki. Tak? A jeżeli to się wyrobi, to później charakter na dorosłość tylko procentuje. Zawody miały charakter pokazowy. Uczestnicy nie walczyli o pasy mistrzowskie. Chodziło o zaprezentowanie swoich umiejętności przed publicznością. A nagrodami były kamienne statuetki. Wyniki zawodów dostępne są na portalu wałbrzych24.com. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obchodzili swoje święto. Dzień Pracownika Socjalnego zbiegł się z 25-leciem utworzenia ośrodków pomocy społecznej w Polsce. Chociaż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu powstał w 1990 roku, to w naszym mieście już wcześniej działały ośrodki pomocy społecznej, tylko pod inną nazwą. Pierwszą siedzibę założono w 1968 roku. Znajdowała się ona przy Alei Wyzwolenia, mówi dyrektor MOPS-u w Wałbrzychu Grażyna Urbańska. 21 listopada ustanowiony jest Dzień Pracownika Socjalnego, ale zbiega się to w tym roku ze świętem utworzenia 25 lat utworzenia ośrodków pomocy społecznej. To nie znaczy, że ośrodki powstały dopiero 25 lat temu, one powstały zgodnie z nową ustawą. Natomiast poprzednio były to ośrodki opiekuna społecznego i inny kształt pomocy społecznej. Dzień Pracownika Socjalnego świętowano w Starej Kopalni. Na obchodach pojawili się także byli emerytowani pracownicy. Jednym z nich jest Elżbieta, która rozpoczęła pracę w Wałbrzychu w 1971 roku. Jak sama mówi, był to przypadek. Po ukończeniu Państwowej Szkoły Pracowników Socjalnych szukałam pracy, nigdzie nie chcieli mnie przyjąć, akurat Wałbrzych mnie przyjął i rozpoczęłam pracę w Wałbrzychu. Po prostu to był przypadek, potem stwierdziłam, że to mi się bardzo podoba, lubię pomagać ludziom, pomagałam ludziom, ta praca bardzo mnie interesowała.
Obecnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zatrudnionych jest 60 pracowników socjalnych, 20 asystentów rodziny, 10 koordynatorów pieczy zastępczej. Jak zaczynaliśmy, ja byłam 8. osobą, która była przyjęta w ogóle do Ośrodka Pomocy Społecznej. Kiedyś pracownicy socjalni mieli swoje siedziby w przychodniach, bo pomoc społeczna była przypisana do resortu zdrowia. Natomiast w tej chwili jesteśmy wszyscy w jednym obiekcie. Mam nadzieję, bo niedługo będziemy wszyscy jakby zlokalizowani wokół ulicy Kilińskiego i ulicy Limanowskiego. Jest nas dużo, ale też zadania są nieporównywalne z tym pierwszym okresem, w którym rozpoczęła się jakby pomoc społeczna na terenie Wałbrzycha. Czy każdy z nas nadaje się do pracy w pomocy społecznej? Musi być osobą wrażliwą, delikatną, uczuciową, znać ludzi i po prostu im pomagać w miarę swoich możliwości. Pracownik społeczny to jest taka osoba, która tak naprawdę pracuje, ale generalnie realizuje misję. Osoby, które pracują w pomocy społecznej, nie tylko pracownicy socjalni, muszą się wykazać przede wszystkim empatią, żeby zrozumieć drugiego człowieka. Jeśli tej cechy nie mają, po prostu nie będą w stanie pomagać innym ludziom. Pomaganie ludziom to jest misja, jest to piękne zadanie, ale bardzo, bardzo trudne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w przyszłym roku zmieni swoją siedzibę i przeniesie się z ulicy Beethovena na ulicę Kilińskiego. Jak mówił prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, chciałby, aby nową siedzibę otwarto równo za rok, właśnie w Dniu Pracownika Socjalnego. Oprócz nowej siedziby MOPS-u, Wałbrzych ma również wzbogacić się o dom seniora dla około 70 osób, który powstanie w budynku po dawnej szkole przy ulicy Andersa. Planowane jest także stworzenie małych domów dziecka, tak aby przygotować się do nowej ustawy, która zakłada, że w placówkach nie będzie mogło zamieszkiwać więcej niż 14 dzieci. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.